Nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Gościmy Państwa w ramach sesji drugiej forum dyskusyjnego pod tytułem Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa. Projekt jest dofinansowywany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Ma on na celu przedstawienie najnowszych odkryć naukowych w różnych dyscyplinach, w których zaangażowani są polscy naukowcy. Sesję obecną poświęcamy tematowi wiodącemu, czyli takiemu tematowi jak polscy kandydaci do Nagrody Nobla w dziedzinie nauki. Chodzi nam o te dyscypliny, które są naukowe, nie literaturę i nie nagroda pokojowa. Staramy się zanalizować szanse polskich naukowców na dołączenie do grupy noblistów, szczególnie tych aktualnych naukowców, którzy aktualnie pracują w Polsce lub za granicą, ale deklarują, że są obywatelami wciąż Polski. Proszę Państwa, wczoraj wysłuchali Państwo propozycji przedstawionej przeze mnie dotyczącej przeglądu kandydatów domniemanych przeze mnie autorsko jako te osoby, które mogłyby otrzymać Nagrodę Nobla. Dzisiaj natomiast, czyli wczoraj było podejście takie bardziej naukowo, powiedzmy, merytoryczne. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić wykład specjalny, który będzie tak, jak to jest możliwe, ponieważ Nagroda Nobla jest owiana pewnym zaufaniem i pewną tajemnicą. Nie wszystko osoby w to zaangażowane mogą mówić, ale tyle, ile będzie można powiedzieć, przedstawi nam pan profesor Wacław Gudowski. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan profesor, no można powiedzieć, jest odpowiednią osobą stuprocentowo do tego zadania, ponieważ jest emerytowanym profesorem Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie i był blisko obok lub w Komitecie Noblowskim. Pan profesor ma w związku z tym unikalne doświadczenie i wiedzę, które mogą nam przybliżyć no, tajniki tego, w jaki sposób Nagroda Nobla może być przyznana, komu, dlaczego, jak z grubsza, jak przebiegają procedury, choć nie wszystko może zdradzić, o czym doskonale wiemy. Kilka słów jeszcze o karierze pana profesora Gudowskiego. Zdradzę taką tajemnicę, że pracował w wielu laboratoriach, między innymi w laboratorium Los Alamos w Ameryce. Był ekspertem parlamentu francuskiego, doradcą parlamentu Szwecji, ekspertem Komisji Europejskiej w Międzynarodowym Centrum Nauki i Technologii w Moskwie, a podstawową dziedziną pana profesora Gudowskiego jest inżynieria jądrowa. Profesor Gudowski osobiście też współpracował z laureatem Nagrody Nobla Carlo Rubbio. I w związku z tym no, też można powiedzieć, że ma jakieś doświadczenie, jak
właśnie Nagroda Nobla no, jest przyznawana i jak działają nobliści. W nawiązaniu do wczorajszego mojego wykładu powiem jeszcze, że był studentem inżynierii jądrowej wspólnie z jednym z kandydatów, którego wczoraj wymieniałem do Nagrody Nobla, profesora Wojciecha Żurka. Szanowni Państwo, po tym wstępie bardzo przyjemnie chciałbym zaprosić do wykładu pana profesora Wacława Gudowskiego. Bardzo proszę, panie profesorze, Nagrody Nobla, procedury formalne i praktyka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do głównej części wykładu, to jeszcze uzupełnienie tej pięknej prezentacji, która została przedstawiona. Mianowicie ta uczelnia w Polsce, która kształciła inżynierów w technologii jądrowej, nazywa się Akademia Górniczo-Hutnicza. I właśnie razem z Wojtkiem Żurkiem byliśmy absolwentami tejże uczelni w tym samym roku, w tej samej grupie i mamy taki ładny tytuł: magister inżynier elektryk ze specjalnością technologia jądrowa. No uważam, że piękny. I tak to kiedyś było. To były połowa lat 70. Znaczy obecnie, jak Państwo widzą, jestem zaangażowany w dwie instytucje, w Królewski Instytut Technologiczny, który się nazywa KOTECHO, Kungliga Techniska Hekskulan oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych, NCBJ w Świerku, gdzie zajmujemy się między innymi rozwojem właśnie nowych reaktorów i właściwie nowej technologii jądrowej. To małe tutaj zdjęcie po boku, to jest moja uczelnia w Sztokholmie, KOTECHO, bardzo ładne takie budynki w stylu włoskim z początku XX wieku. A ten pan w całym złocie to jest medal noblowski właśnie, którzy dostają wszyscy laureaci poza czekiem, no w zeszłym roku było to 11 milionów koron. Do spraw finansowych wrócę jeszcze. To jeszcze ciekawostkę dodam również, że członkowie Komitetu Noblowskiego, którzy selekcjonowali do wyboru do Nagrody Nobla, dostawali taką miniaturkę tego medalu noblowskiego, też ze szczerego złota. Niestety ta tradycja została przerwana ze względów oszczędnościowych jakieś 20 lat temu. Ale mój profesor chwalił się właśnie taką, bo ponieważ od wielu, wielu lat, w latach 70. zasiadał w Komitecie Noblowskim, więc pochwalił się taką właśnie kolekcją tych medali noblowskich. Chwalił się tak bardzo, że któregoś dnia włamano się do jego willi i skradziono mu wszystkie te małe medale. Kilka słów o rodzinie Nobla. Tak naprawdę oryginalne brzmienie ich nazwiska to jest tak troszkę z łacińskiego. Nobelius się nazywali. Ja tu narysowałem ich drzewo, takie bardzo uproszczone drzewo genealogiczne, mianowicie pradziadek Alfreda Nobla nazywał się Olof Nobelius, ojciec i dziadek nazywali się Immanuel, Immanuel senior i Immanuel junior. Immanuel senior i Immanuel junior, oni byli ogromnymi przedsiębiorcami. Ja kilka słów o tym opowiem i tak naprawdę Immanuel Nobel, czyli ojciec Alfreda Nobla, przyczynił się w dużym stopniu do budowy przemysłu wojskowego w Sankt Petersburgu. Oni generalnie rzecz biorąc zajmowali się, ojciec Alfreda zajmował się głównie, bym powiedział, metalurgią, odlewaniem właśnie armat i takich innych. No a Alfred przez przypadek zajął się tym, co można było wsadzać do tych armat, czyli materiałami wybuchowymi. Alfred miał trzech braci, którzy dożyli dojrzałości, ale tak naprawdę był jednym z ośmiorga dzieci. Czyli taka przeżywalność w tamtych czasach to była mniej więcej na poziomie 50%. To, co warto zapamiętać, proszę spojrzeć. Alfred Nobel nie żył tak bardzo długo, nawet jak na owe czasy. Zmarł w wieku 63 lat. Natomiast jeden z jego braci, Emil, zginął w czasie eksperymentów właśnie z, powiedzmy,
udoskonalaniem dynamitu. Dlatego też później Alfred Nobel został też nazwany w pewnym sensie wybuchowym pacyfistą, ponieważ uważał, że dynamit i materiały wybuchowe przyczyniły się tak bardzo do wzrostu zbrojeń, że on postanowił być pacyfistą. To, co jeszcze ciekawe, Alfred Nobel się nigdy nie ożenił, chociaż miał generalnie rzecz biorąc taką opinię kobieciarza. Natomiast jego bracia Robert i Ludwik kontynuowali tak naprawdę dzieło ojca i pracowali przez długi czas właśnie w Sankt Petersburgu dla ówczesnego cara Mikołaja. Dynamit został oficjalnie wynaleziony w 1967 roku. Wynalazek dynamitu był bardzo prosty. Tak naprawdę włoski wynalazca w 843 roku wynalazł glicerynę, znaczy nitroglicerynę, czyli bardzo wybuchowy materiał, który bardzo było trudno kontrolować i bardzo trudno było, że tak powiem, doprowadzić do kontrolowanego wybuchu. Natomiast to, co zrobił Nobel, to po prostu połączył nitroglicerynę z taką ziemią krzemionkową, wynalazł do tego fajny zapalnik i nagle się okazało, że te wybuchowe cechy nitrogliceryny można łatwo okiełznać. Po opatentowaniu tego otworzono ogromną ilość różnozbrojenia i budowy. Proszę pamiętać, druga połowa XIX wieku, okres ogromnego rozwoju i wielkich budów, tuneli i różnych tych, także dynamit się bardzo przyjął i dla celów pokojowych, i dla celów wojskowych, a z tych wielu fabryk, które utworzono w całej właściwie Europie i nawet w Stanach, dorobił się Alfred Nobel bardzo, bardzo solidnego majątku. No jak widać tutaj jednym z powodów powstania Nagrody Nobla był niewątpliwie fakt, że nie posiadał przynajmniej z tego co wiemy legalnych dzieci. Nie był nigdy żonaty, więc także nie miał takich naturalnych spadkobierców i w swoim testamencie postanowił ustanowić fundusz, z którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród pieniężnych tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści. Ja zaraz wrócę do tego sformułowania. Tak naprawdę ten testament był udostępniony publicznie dopiero w roku 2015, czyli 109 lat po śmierci Nobla. Pamiętacie Państwo z zeszłego slajdu, zmarł w 1896 roku i dał 5 lat na zorganizowanie fundacji i wręczenie pierwszej Nagrody Nobla. Pierwsza Nagroda Nobla została rozdzielona w 1901 roku i nomen omen dostał ją między innymi rentgen, odkrywca promieni rentgena i w gruncie rzeczy jak gdyby twórca współczesnej fizyki. Rodzina nie była za bardzo zadowolona z tego faktu, kwestionowali, tam mówię rodzina dalsza, czyli bracia i tak, ponieważ uważali, że to było marnotrawstwo pieniędzy. Historia pokazała jednak, że nie jest to marnotrawstwo pieniędzy. Stworzono fundację noblowską, w której zasiadają najlepsi szwedzcy eksperci z rynku finansowego tak naprawdę, ponieważ doradzają, jak zarządzać kapitałem fundacji. Proszę spojrzeć, ustanowić fundusz, z którego procenty każdego roku mają być rozdzielone. Czyli to jest taka maszynka perpetuum mobile. Podstawowy kapitał jest nienaruszony, natomiast wszystkie nagrody są zależne od procentów, które fundusz wypracuje w ciągu tego ostatniego roku przed przydzieleniem Nagrody Nobla. I zobaczycie Państwo na następnych slajdach, że wysokość nagrody bardzo się zmienia w tym okresie tylu lat i zależna jest głównie właśnie od zarządzania tym kapitałem Nobla. Tutaj macie Państwo logo Fundacji Noblowskiej. Jak mówię, zajęciem Fundacji Noblowskiej nie jest przydzielanie Nagrody Nobla, ale zarządzaniem kapitałem fundacji. Natomiast rozdzieleniem Nagrody Nobla, kto przyznaje Nagrody Nobla? Więc proszę,
Królewska Szwedzka Akademia Nauk przydziela nagrody, wybiera laureatów z fizyki i chemii, czyli to, co nazywamy tą ścisłą nauką. Instytut Karolinska, czyli tak naprawdę Sztokholmska Akademia Medyczna, przydziela nagrodę z medycyny i z fizjologii, tak naprawdę to się nazywa, czyli to są te trzy dziedziny, które uważamy za nauki ścisłe. Akademia Szwedzka, proszę spojrzeć, tam jest Królewska Szwedzka Akademia Nauk, a tu mamy Akademię Szwedzką, która tak naprawdę jest Akademią Literatury. I ta akademia przydziela nagrodę z literatury. Ci Państwo, którzy się interesują troszeczkę tymi sprawami, pamiętają zapewne, że w czasach, gdy dostawała Nagrodę Nobla Olga Tokarczuk kilka lat temu, były ogromne turbulencje organizacyjno-socjalno-społeczne w Akademii i przez jeden rok Akademia wstrzymała się od przyznania Nagrody Nobla z literatury i w następnym roku przyznała dwie te literatury. Norweski Komitet Noblowski przydziela pokojową Nagrodę Nobla. Proszę również spojrzeć na daty. Testament pisał Nobel w 1996 roku. Wówczas Norwegia była częścią Szwecji, a już w gruncie rzeczy zapewnił sobie to, że nawet po rozwodzie pomiędzy Szwecją i Norwegią pokojowa Nagroda Nobla ma być przydzielana przez norweską instytucję. Także bardzo bym powiedział w taki sposób politycznie bardzo przewidujący to się. Mamy jeszcze jedną nagrodę, nagrodę z ekonomii i zwracam tu Państwu uwagę, że nagroda z ekonomii nie jest testamentowaną nagrodą ustanowioną przez Alfreda Nobla, ale nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. I ona jest dokładnie tej samej wysokości, co te pozostałe nagrody Nobla, natomiast ona nie jest tą oryginalną, testamentowaną nagrodą. Nobel tylko się skupił na fizyce, chemii, medycynie, fizjologii, literaturze i pokoju. Widzą też Państwo, że nie ma tutaj, o czym wspomniał profesor Dąbrowski w czasie wykładu wczorajszego, nie ma na przykład nic na temat matematyki, aczkolwiek wszyscy uważają, my też fizycy, że matematyka jest tak naprawdę królową nauk i językiem porozumiewania się. Ale myślę, że Alfred Nobel jako inżynier tak naprawdę największy szacunek miał do tych takich nauk, które mają bardzo dużą część eksperymentalną w sobie, więc i pewnie nie pomyślał o matematyce. A tu są loga tych różnych instytucji. Widzicie Państwo, to jest Szwedzka Akademia, Szwedzka, Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Tutaj mamy logo tej Karolinska Instytut, czyli Akademii Medycznej, to jest Akademia Szwedzka, czyli Akademia Literatury, to jest Komitet Noblowski Norweski, a to jest logo Banku Szwedzkiego. Czyli to jest tak mniej więcej Bank Szwedzki, to jest to samo co Narodowy Bank Polski, aczkolwiek niekoniecznie mają podobnych prezesów. No to kilka słów o tej najbliższej naszemu sercu Nagrodzie Nobla, czyli o Nagrodzie Nobla z fizyki i z chemii, którą przydziela Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Proszę spojrzeć, utworzona w 1739 roku i podzielona jest Akademia na klasy i komitety. Ilość członków jest stała, jest 480 szwedzkich i 175 zagranicznych członków Akademii Nauk i jest to uważane za jeden z najwyższych, że tak powiem, dostojeństw dla szwedzkiego uczonego być wybranym członkiem Akademii, Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk. KVA, to się nazywa po szwedzku Kungliga Vetenskapsakademii, czyli nie ma nawet nazwie szwedzkiej określenia szwedzka, tylko Królewska Akademia Nauk. Proszę spojrzeć. Akademia ma 10 klas. Matematykę, astronomię i nauki o kosmosie, fizykę i ta klasa przydziela Nagrody Nobla i w tej klasie jest tak zwany Komitet Noblowski. Później chemia, klasa chemii i w tej klasie też również jest tak zwany Komitet Noblowski. Później mamy nauki o ziemi, nauki biologiczne, medyczne, inżynieryjne, społeczne,
nauki humanistycznej i za wybitne zasługi dla nauki. Widać tutaj, że jest to bardzo taka klasyczna i powiedziałbym XIX-wieczny podział na różne nauki. Pewnie tu by się dzisiaj oburzali, że nie ma, prawda, nauki typu informatyka i tak dalej, ale starają się to członkowie Akademii Nauk zinkorporować jakoś albo w klasie fizyki, albo w klasie nauk inżynieryjnych. Są dwa rodzaje tych komitetów, jak Państwo mówią, dwa komitety noblowskie, które są komitetami klas. Natomiast mamy komitety akademii, które pracują, że tak powiem, ponad podziałami na klasy, nad tematycznymi problemami, czyli Komisja Edukacji, Komisja Środowiska i Energii, Komisja Zdrowia, Komitet Międzynarodowy i Komitet do Spraw Polityki Badawczej. Czyli jak Państwo widzą, jeżeli klasy są podziałem takim wertykalnym, prawda, na dziedziny, to komitety starają się być taką poziomą organizacją, która wybiera sobie w zależności od projektu, nad którym pracują, dobierają sobie członków Akademii Nauk z różnych klas. Czyli jak mówię, podział pomiędzy wertykalną i taką poziomą, horyzontalną strukturą. Komitety są odpowiedzialne za coroczne materiały, które Akademia wydaje i publikuje, i są to tematy, które są bardzo ważne dla nauki, dla edukacji, właśnie środowiska i energii, i to ma zarówno wymiar narodowy, jak i międzynarodowy. Generalnie rzecz biorąc, taki portal Komitetów Akademii Nauk, rząd szwedzki bardzo się liczy i bardzo często zamawia na przykład przed podjęciem jakiejś ważniejszej decyzji dotyczącej na przykład nauki czy edukacji, zamawia taki raport w Akademii Nauk. I aczkolwiek mówię, Królewska Akademia Nauk jest najbardziej znana z tego, że przydziela tak naprawdę Nagrody Nobla, ale wewnętrznie jest też bardzo ważnym opiniotwórczym, że tak powiem, organizacją naukową. Kto powinien dostać Nagrodę Nobla według Alfreda Nobla? Więc zgodnie z wolą Alfreda Nobla, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki przyznaje się osobie lub osobom, które dokonały najważniejszego odkrycia lub wynalazku w dziedzinie fizyki. Proszę spojrzeć, odkrycia lub wynalazku. Tu bardzo trudno zmieścić nagrody dla teoretyka, ale w gruncie rzeczy nawet teoretyczne sformułowanie czegoś można nazwać odkryciem. Natomiast Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznaje się osobie, która dokonała najważniejszego odkrycia lub udoskonalenia chemicznego. Tak jakby Nobel uważał troszkę, że chemia już, że tak powiem, wynalazków nie robi, tylko udoskonala pewne chemiczne procesy. No ale to jest sprawa, że tak powiem, w gruncie rzeczy językowa. Obecnie wiele badań prowadzi się w dużych grupach badawczych i projektach opartych na współpracy. Dlatego jednym z podstawowych zadań tego Komitetu Noblowskiego jest identyfikacja kluczowych osób, które były główną siłą napędową nagrodzonych odkryć. I muszę odkryć wynalazków i ulepszeń. Wymaga też bardzo uważnej pracy. Błędy się zdarzają, mogą się zdarzać i będą się zdarzać. I tak naprawdę najwięcej złej krwi, albo bym powiedział takich emocji międzynarodowych, wzbudza na przykład fakt, że wybiera się niektóre osoby z większych grup badawczych, jak na przykład w CERN-ie, gdzie grupy badawcze są po kilkadziesiąt osób, a proszę Państwa, zgodnie z wolą Nobla, Nagrodę Nobla można podzielić równo między dwa osiągnięcia, które zostaną uznane za godne nagrody, ale łącznie nagrody mogą podzielić między sobą tylko trzy osoby w tym samym roku. Także tu mamy troszeczkę problem właśnie tych dużych grup badawczych, ponieważ nie mogą więcej dostać niż trzy osoby. Budzi to bardzo dużo emocji. Trochę to może jest niesprawiedliwe, no ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby dawano Nagrodę Nobla 30 osobom na przykład.
Komitet Noblowski, czyli ten właśnie komitet klasy fizyki, to jest 6 członków Akademii plus 3 tak zwanych dokooptowanych, czyli ja przez kilka razy byłem tym dokooptowanym członkiem. Wybierani są na 3 lata. Ja tak troszeczkę żartuję, że w gruncie rzeczy Nagroda Nobla to jest też przekleństwem dla Akademii Nauk, ponieważ 9 najlepszych uczonych przez 3 lata zajmuje się tylko i wyłącznie czytaniem cudzych prac i doszukiwaniem się, kto był najlepszy, kto był pierwszy, czyli przeprowadzanie takich naukowych śledztw. Bo jest to praca, która w gruncie rzeczy jest niesłychanie absorbująca i Akademia jest bardzo, bardzo uważna, żeby nie popełniać błędów. Także te 9 osób przez 3 lata nie zajmuje się niczym innym w gruncie rzeczy emocjonalnie i czasowo niż obsługą Nagrody Nobla. Jak to wszystko wygląda? Komitet Noblowski wysyła zaproszenia do nominacji do Nagrody Nobla. To się dzieje we wrześniu roku poprzedzającego. I prawo do składania wniosków o przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki na mocy przepisów fundacji przysługuje szwedzkim i zagranicznym członkom Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Czyli tym 400, iluś tam, przepraszam, 75, prawda, 480, przepraszam, i 170 zagranicznym członkom Akademii Nauk. Członkom Komitetu Noblowskiego w dziedzinie fizyki, czyli członek Komitetu Noblowskiego może być wybierany spoza członków Akademii Nauk, szczególnie członkowie dokooptowani są, że tak powiem, ze względu na ich prestiż i zasługi dla nauki, są zapraszani do komitetu, niezależnie od tego, czy chcą, czy są, czy nie chcą być członkami Akademii Nauk. Nominacja przysługuje wszystkim poprzednim laureatom Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. I teraz proszę posłuchać najważniejsze. Profesorom nauk fizycznych na uniwersytetach i w instytutach technicznych Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii oraz w tym Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Czyli jako profesor, niezależnie od innych zaangażowań, jako profesor Politechniki Szwedzkiej mam co roku prawo nominować tego. Aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że proces nominacji jest też niesłychanie czasochłonnym. Taki formularz, który jest tajny, nie możemy go generalnie udostępniać, jest bardzo wyczerpujący i wypełnienie bardzo solidne i z pełną odpowiedzialnością takiego formularza to jest około kilku tygodni pracy tak naprawdę. Teraz są jeszcze 2 grupy. Osobom zajmującym odpowiednie katedry w co najmniej 6 uniwersytetach lub kolegiach uniwersyteckich wybranych przez Akademię Nauk jako reprezentatywne dla zapewnienia odpowiedniego podziału między różne kraje i ich siedziby. Czyli krótko mówiąc, chodzi tu o kraje na przykład typu afrykańskie, żeby one też miały jakiś wpływ, więc Akademia zaprasza na przykład katedry w jakichś uniwersytetach, czy to w Afryce, czy to na Dalekim, czy Bliskim Wschodzie i każdego roku te gremia się zmieniają. To jest osoby, które są imiennie poprzez katedry zapraszane. I ponadto z tych kilku uniwersytetów, 6 uniwersytetów, które są corocznie nominowane oraz, proszę posłuchać, innym naukowcom, których Akademia uzna za stosowne zaprosić do składania wniosku. Wysyła się takich zaproszeń rocznie dobrze ponad kilka tysięcy. Liczba dokładna jest też okryta tajemnicą. I teraz Komitet Noblowski, jak powiedziałem, jest bardzo zajęty od stycznia w gruncie rzeczy do października oceną nominacji, sporządza raport i pisze bardzo obszerną motywację przedstawiającą propozycję przyznania tegorocznej Nagrody Nobla. Ale Komitet Noblowski bynajmniej nie wybiera noblistów, on tylko proponuje. A jak się dokonuje wyboru? Komitety Noblowskie, jak wspomniałem, oceniają nominacje, sporządzają raport, piszą motywację, ale materiał ten prezentowany w odpowiedniej klasie, fizyki lub chemii, w przypadku tej Akademii Nauk, kilkakrotnie jest omawiany, bardzo burzliwie, ale to też nie klasa podejmuje decyzję, ale decyzję podejmuje
cała Akademia na posiedzeniu ogólnym. Czyli komisje przedstawiają swój wniosek całej Akademii i na takim ogólnym zebraniu Akademii. Czy zdarzyło się, żeby Akademia w całości przegłosowała innego kandydata niż propozycja klasy? Tak, zdarzało się. Bardzo rzadko, chyba 3 razy w XX wieku. W XX wieku zdarzyło się, że Akademia zmieniła tak naprawdę nominację klasy. No i jak początkowo było nominację komitetu. Natomiast nie zdarzyło się, żeby klasa, jeżeli dobrze pamiętam, żeby klasa zmieniła nominację komitetu swojego, bo tam są jednak ludzie, którzy są mocno zakorzenieni w tej klasie i to są konsultacje w czasie całego procesu. Natomiast to generalne zebranie Akademii, no tam może być bardzo emocjonalne, albo wychodzą rzeczy, które nie były znane klasie i wtedy jakby 2 razy w XX wieku to się zdarzyło, ale to już bez detali. I teraz w tym głosowaniu głosują wszyscy szwedzcy członkowie oraz członkowie zagraniczni zamieszkujący w Szwecji. I oni muszą być fizycznie obecni na posiedzeniu, no lub elektronicznie, jak to teraz bywa. Pandemia troszkę zmieniła te rutyny, ale wciąż nie został zmieniony zapis, że to są wszyscy szwedzcy członkowie i tylko ci zagraniczni, którzy zamieszkują w Szwecji. Mimo iż, jak mówię, elektroniczne łącza mogłyby zapraszać wszystkich zagranicznych, tych 170 zagranicznych członków. I następnie zostaje podjęta ostateczna decyzja w sprawie tegorocznych nagród Nobla. Bezpośrednio po posiedzeniu, to się dzieje 2 tygodnia października, sekretarz generalny dzwoni do laureatu Nagrody Nobla, a w samo południe tego samego dnia wychodzi publicznie do zebranych dziennikarzy i ogłasza na konferencji prasowej decyzję. Najpierw się musi dowiedzieć sam laureat. Jeżeli z jakichś powodów, na przykład różnicy czasowej albo wakacji, nie potrafią się członkowie Akademii skontaktować, to wstrzymują konferencję prasową do czasu, aż się skontaktują z laureatem, tak żeby laureat nie dowiadywał się tego z telewizji, radia bądź prasy. Zdarzały się różne zabawne historie, ale to może na jakąś taką oddzielną pogawędkę. Materiały, i teraz proszę spojrzeć, materiały z procesu wyboru laureatów Nagrody Nobla, włączając to formularze, są tajne przez 50 lat. Czyli w tym roku możemy co najwyżej dowiedzieć się, jak przebiegały wybory Nobla w roku 1973 czy 4. Akuratnie w latach 90. miałem bardzo wielu gości z różnych organizacji, którzy chcieli się dowiedzieć, dlaczego Lise Meitner nie dostała nigdy Nagrody Nobla. Akuratnie sprawy Lise Meitner tak się przez Akademię były rozpatrywane zaraz po II wojnie światowej, 45-46 rok, czyli 95-96. Było mnóstwo dziennikarzy, którzy chcieli dojść do tych materiałów, dlaczego Akademia podjęła taką, a nie inną decyzję. Generalnie rzecz biorąc, prestiż Nagrody Nobla, poza poziomem finansowym, który wcale nie jest najwyższy na świecie, polega między innymi na tym, że popełniono bardzo małą ilość błędów w wyborze laureatów. Aczkolwiek, o tym nie będziemy mówić, bo to jest oddzielna sprawa, są bardzo różne przypadki, jak długo można czekać na Nagrodę Nobla. Są nobliści, którzy dostali Nobla w rok po odkryciu, a są nobliści, którzy czekali 50 lat na przykład na Nagrodę Nobla za wynalazek, który był 50 lat temu. Tu jest, proszę spojrzeć na schemat, jak się przyznaje Nagrodę Nobla właśnie, jak cały proces wygląda. Proszę, ta niebieska linia zaczyna się właśnie we wrześniu poprzedniego roku, kiedy wysyłane są te wszystkie formularze. Czas do przyjęcia formularza jest do 31 stycznia następnego roku. Czyli tak naprawdę tu jest około 5 miesięcy. Tutaj otrzymują formularze gdzieś tak w połowie tak naprawdę
września. Akademia wysyła je od początku września, czyli do nominacji ma się mniej więcej kilka miesięcy, żeby ten formularz wymyśleć i przemyśleć. Od lutego do maja trwa ta wewnętrzne konsultacje i dyskusje w Komitecie Noblowskim. Ja później powiem, jak można przewidzieć w gruncie rzeczy wynik tego Komitetu Noblowskiego, ale to za chwileczkę. Od czerwca do sierpnia Komitet pisze raporty i te bardzo wnikliwe uzasadnienia. We wrześniu klasy dyskutują wewnętrznie i pod koniec września jest głosowanie Generalnego Zebrania Akademii i ogłaszani są laureaci. Tak naprawdę Akademia nie dyskutuje już, tylko ewentualnie jeżeli są jakieś znane kontrowersje, to się dzieje między początkiem września a drugim tygodniem października. To już wszystko wiadomo w drugim tygodniu października, a 10 grudnia każdego roku laureaci spotykają się w Sztokholmie. Najpierw w Filharmonii, nazywa się to Koncerthuset, czyli dom koncertowy, gdzie jest ceremonia wręczenia Nagrody Nobla przez króla szwedzkiego bądź przedstawiciela króla, czyli księżniczka może być. Jak król bywał chory, to była siostra króla na przykład wręczała, przedstawiciel domu królewskiego. I po ceremonii rozdania nagród jest bardzo sławna, chyba jeden z największych przyjęć na świecie w ratuszu sztokholmskim w tak zwanej niebieskiej sali odbywa się przyjęcie z przemówieniami, a później z tańcami do białego rana w gruncie rzeczy. To przyjęcie noblowskie uważane jest za jedno z kilku najważniejszych przyjęć na świecie. Jest to sprawa fenomenalna, jest to gości około 800 w zależności od roku. Zaserwowanie w czasie bardzo krótkiego czasu tych wszystkich mniej lub bardziej wyrafinowanych dań naprawdę graniczy ze sztuką i to zadanie obsługi kulinarnej przyjęcia noblowskiego jest też jedno z najbardziej honorowych zajęć, które można sobie wymyślić w Sztokholmie. Laureaci mieszkają później przez 3 dni mniej więcej albo 4 dni w Grand Hotelu, ładnie nad taką zatoczką z widokiem na Zamek Królewski i mają specjalną ceremonię. 13 grudnia jest święto Lucji w Szwecji, które jest bardzo tradycyjne. To takie jedno z większych świąt, nazywane świętem światła. No i wtedy ci nobliści są tam specjalnie traktowani właśnie jako goście tej świętej Łucji. Z reguły telewizja jest pełna różnych takich migawek z tych właśnie obchodów świętej Lucji z noblistami. Czyli generalnie rzecz biorąc przyjeżdżają 9. A propos, rano 10 grudnia jest bardzo poważna próba generalna. Jak się mają nobliści zachować, w którą stronę się mają obracać. I taka próba trwa do 3-4 godzin. W którym miejscu mają stanąć, jak co mają zrobić. Wyciągnie ręka, jak nie wyciągnie, jak się zapomni i tak dalej. Także wszystko jest tam przewidywalne i wszystko jest przetrenowane. Także nawet ci najwięksi nobliści muszą spędzić kilka godzin na tej próbie generalnej, żeby cała impreza wypadła tak, jak ma zawsze wypaść, czyli na najwyższym poziomie. Uwaga, teraz najważniejsza rzecz. Wybór laureatów jest bardzo silnie skorelowany, czyli zależny od ilości otrzymanych nominacji. Tak naprawdę Komitety Noblowskie Fizyki i Chemii respektują w dużym stopniu rezultaty procesu nominacji laureatów. Czyli krótko mówiąc, ten, kto dostanie najwięcej nominacji, ten dostaje Nagrodę Nobla. Aczkolwiek bada się bardzo szczegółowo, czy procesy lobbingowe, a takowe są faktem, to wiemy o tym, nie miały znaczącego wpływu na procesy nominacji. Czyli krótko mówiąc, że ktoś tam tych wszystkich,
którzy mogą nominować, nie przekonywał do jednej specjalnej tyl, albo może nawet przekupiał i tak dalej, i tak dalej. Proszę pamiętać, że marka Nagrody Noblowskiej jest dużo większa niż sama wysokość Nagrody Noblowskiej. Także proszę pamiętać, że formularze nominacyjne wysyłane są imiennie. Tutaj powtarzam ten obrazek we wrześniu każdego roku. Tu ta czerwona linia pokazuje i do 31 stycznia mają wylądować w skrzynce pocztowej Akademii, Królewskiej Akademii Nauk. Tak samo jest z chemią jak z fizyką. Medycyna ma troszeczkę inne reguły, ale one się bardzo niewiele różnią w gruncie rzeczy od tym. No, a ileż to pieniędzy jest? Proszę spojrzeć na ten wykres tutaj. Niebieska linia, ta tutaj, to jest faktyczna ilość pieniędzy, którą dostają laureaci Nagrody Nobla, jeżeli do podziału, jeżeli jest jeden, to bierze wszystko, a jak jest trzech, to jest dzielone przez taki ułamek, jaki zadecyduje. Więc to jest ta Nagroda Nobla. Proszę spojrzeć, ona tak naprawdę przez około 60 lat się prawie nie zmieniała. Była tak na wysokości 200 tysięcy koron. Dopiero od końca lat 70. została gwałtownie. No jest to związane z lepszym zarządzaniem fundacją i po prostu większymi procentami. Ale ta czerwona linia to jest rzeczywista wartość tych pieniędzy w takich cenach mniej więcej roku 2023. Więc proszę spojrzeć, na początku XX wieku te 150 tysięcy koron, no to było mniej więcej równoważne około 9 milionom dzisiaj. Był okres, kiedy było bardzo poniżej 2 milionów tak naprawdę. Później utrzymywało się na poziomie dwóch. W dzisiejszych 10 koron to jest mniej więcej 1 dolar albo 1 euro, tak w przybliżeniu. 10, 11, waha się to wszystko. Więc tutaj ta wartość była stała od końca lat 40. do lat 80. Później no ich nominalna wartość rosła również z tą wartością, że tak powiem, samej nagrody. Także tu był największa wartość pieniężna tych 150 tysięcy koron. Prawda? Tu był mnożnik 10, a tu mamy mnożnik w gruncie rzeczy 1, faktycznie rzecz biorąc. Tyle warte, ile jest mniej więcej. W roku poprzednim 11 milionów, czyli dokładnie milion, mniej więcej troszkę powyżej miliona dolarów. Ale jak powiedziałem, Nagroda Nobla jest to marka, która przynosi dużo więcej pieniędzy, czy też ekonomicznych korzyści niż sama wartość pieniężna tego. No ale i tak, 11 milionów koron, koło 4,5 miliona złotych jednorazowo i bez podatku. Ciekawe fakty na temat Nagrody Nobla, bo to jest zawsze bardzo, bardzo ciekawe. Tu już będę mówił nie tylko o tych Nagrodach Nobla z nauk ścisłych, ale także o różnych innych. Najmłodszym laureatem Nagrody Nobla jest Malala Yousafzai, lat 17. Otrzymała Nagrodę Nobla w 2014 roku pokojową wraz z Kailashem Satyarthi. To są Hindusi, którzy tam się jakoś przyłożyli. Ja nawet nie pamiętam dokładnie. Najstarszym laureatem Nagrody Nobla jest John Goodenough, się nazywa. Miał 97 lat, gdy otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w roku 2019. Czekał na tą Nagrodę Nobla około 40 lat tak naprawdę, odkrycia, których dokonał w latach 70., czyli 40-50 lat. W końcu dostał, doczekał się. Zmarł chyba 4 lata, dokładnie 4 lata po, w 2023 roku zmarł, czyli 4 lata po Nagrodzie Nobla odszedł z tego świata. Jednym ze starszych był też profesor Rains, który w 91 roku dostał Nagrodę Nobla za odkrycie neutrina, a jego współodkrywca nie doczekał, bo zmarł w tym czasie. Cztery osoby, tu jest najciekawsze, cztery osoby otrzymały nagrodę dwukrotnie. I proszę spojrzeć, nasza Maria Skłodowska-Curie jest jedynym fizykiem, znaczy jedynym, przepraszam, naukowcem, jedyną kobietą również, która dostała Nagrody Nobla z dwóch nauk ścisłych. Jedną z chemii,
a drugą z fizyki. Pierwsza w 1903 razem z Pierre'em Curie i z Henri Becquerelem za odkrycie radioaktywności. W roku 1911 dostała nagrodę z chemii za odkrycie i wyseparowanie polonu i radu, tych najważniejszych w owym czasie pierwiastków radioaktywnych. Drugim fenomenem jest John Bardeen, który dostał Nagrodę Nobla w 1956 roku i w 1972, obydwie z fizyki. Fenomenalna historia też. Pierwszą za półprzewodniki, a drugą za nadprzewodnictwo. Też piękna filozoficzna taka przypowieść. Najpierw za pół, a potem za nad. Sławna teoria nadprzewodnictwa właśnie nosi imię Bardina, a za półprzewodniki no, dostał po prostu za, łącznie z dwoma innymi kolegami za tak naprawdę konstrukcję i wyjaśnienie pracy tranzystora. Linus Pauling w 1954 roku dostał nagrodę z chemii, w 1962 roku nagrodę pokojową. No i Fredrik Sanger podobną historię miał, w obydwu przypadkach dostał nagrodę z chemii, czyli tak jak John Bardeen w fizyce, tak Fredrik Sanger w chemii. Najpierw dostał za insulinę, a drugą za wyselekcjonowanie tam części DNA. Czyli John Bardeen i Fredrik Sanger, podwójni nobliści w tej samej dyscyplinie. Maria Skłodowska-Curie, jedyny laureat, który dostał dwóch różnych dziedzin nauk ścisłych. Fenomenalna historia, nikt do tej pory tego nie przeskoczył. Piękna historia historyczna. Czerwony Krzyż otrzymał trzykrotnie Nagrodę Pokojową w 1917, 1944, 1962. No jak Państwo rozumiecie, 17 rok, koniec I wojny, 44 końcówka II wojny światowej, 62 rok, ogromne procesy dekolonializacji w Afryce, gdzie Czerwony Krzyż odgrywał bardzo ważną rolę. I uważam, że też należało się im generalnie rzecz biorąc za te sprawy. I teraz profesor Dąbrowski powiedział, że można tylko żywym. Można było też pośmiertnie. Dwukrotnie Nagroda Nobla została przyznana pośmiertnie. W obydwu przypadkach Szwedom. Karl Axfeld Karfeld dostał Nagrodę Literacką w 1931 roku. Zmarł w tym samym roku tak naprawdę. A Dag Hammarskjöld, jeden z najważniejszych przywódców Organizacji Narodów Zjednoczonych, zeszczelony zresztą nad Hongiem w roku 1961, dostał w tymże samym roku pośmiertnie nagrodę pokojową jako tę. Ale od tego czasu Fundacja Noblowska przyjęła zasadę, że laureatami nagród mogą być tylko osoby żyjące. Ale dwukrotnie przyznano. Czyli od 1961 roku, właśnie od 1962 po przyznaniu nagrody Dagowi Hammarskjöldowi nie można już przyznawać nagrody postmortem, czyli po śmierci. Polecam Państwu teraz, jeżeli przyjdzie do Polski film szwedzki Dag Hammarskjöld, polecam serdecznie jego oglądnięcie. Bardzo dobry film, opisuje dość tajemniczą historię właśnie z roku 61 i pracę Daga Hammarskjölda w dekolonializującej się Afryce. Jest tam też malutki fragment o jego Nagrodzie Nobla. No i jak tu wspomniałem, obecnie Nagrodę Nobla można przyznawać tylko laureatom żywym. No i dobrze, uważam. Chociaż niektórzy, jak właśnie John Goodenough, był ledwo żywy na tej inauguracji. No to teraz następna ciekawostka, czyli statystyka. Ilość naukowych nagród Nobla, czyli fizyka, chemia, medycyna, w zależności od obywatelstwa. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ja zaraz na następnych slajdach to pokażę, bo niektóre statystyki, no jak na przykład tu widać, że Polska nie ma żadnego laureata Nagrody Nobla, chociaż chwalimy się Marią Curie-Skłodowską. Proszę pamiętać, że w 1903 roku i w 1911 roku Polski nie było na mapie tak naprawdę i nie istniało polskie obywatelstwo. Także jak komputer robi takie raporty, no to z reguły są one troszeczkę jak gdyby zniekształcone faktycznym stanem politycznym w okresie przyznawania Nagrody Nobla. Zresztą opowiem o tym chwileczkę. No jak widać, dominacja Stanów Zjednoczonych jest ogromna. 285, jeżeli dobrze pamiętam, laureatów Nagrody Nobla w naukach ścisłych po
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są wciąż jednak największą kuźnią odkryć naukowych. Na drugim miejscu, co może dziwić niektórych ludzi, aczkolwiek ma to też duży historyczny, Wielka Brytania, na trzecim Niemcy, później Francja, stosunkowo mało, tuż poniżej 40, potem idzie Japonia, Szwajcaria, Szwecja, chociaż nagroda jest szwedzka, ma tylko kilkunastu laureatów Nagród Nobla. Na samym końcu mamy kraje, które pozostawały jednostkowo. Dla ułatwienia mam tutaj właśnie następny slajd, który pokazuje tylko te kraje, które mają troszkę mniejszą ilość Nagród Nobla. Widzicie Państwo, Japonia 22 Nagrody Nobla, Szwajcaria 20, Szwecja 19, 18 tak naprawdę, Rosja 15 i tak dalej, i tak dalej. A te ostatnie kraje tutaj to mają po jednym laureacie Nobla. Jak widać, Polski, jak mówię, nie ma ze względu na to, że statystyki są takie, a nie inne. Ale mam tu jeszcze troszkę lepszą wiadomość dla Państwa. Ile osób polskiej narodowości dostało Nobla? No i znowuż zależy, jak liczyć, tym bardziej, że Polski do roku 1918 nie było formalnie na mapie Polski. Później mieliśmy też ogromną ilość Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy na przykład wyemigrowali z Polski, ale wciąż się przyznawali do Polski. Także zależy, jak liczyć, ale można popatrzeć na to tak. No, Olga Tokarczuk nie budzi wątpliwości. Literatura 2018 rok. Leonid Chórowicz, urodzony w Rosji, ale deklarujący się jako polski Amerykanin, obywatel Polski, dostał Nagrodę Nobla z ekonomii w 2007 roku. Wisława Szymborska, wiadomo, krakowianka, 96 rok. Zresztą moja dobra znajoma, a propos. Josep Rotblat, deklarujący się jako polski Amerykanin, obywatel Polski, Nagrodę Pokojową w 1995 roku. Jest to jeden z twórców ruchu takiego pokojowego i antyjądrowego, że tak powiem, broni jądrowego ruchu. Nazwa Pagłosz pochodzi od miejscowości kanadyjskiej, gdzie po raz pierwszy się spotkano. On był członkiem zresztą projektu Manhattan i uważał, że to był największy błąd jego życia. I tak jak Alfred Nobel był wybuchowym pacyfistą, tak Rotblat był pacyfistą, który brał udział w projekcie Manhattan. O, tak to można powiedzieć. Shimon Peres, kiedyś obywatel Polski, laureat jako obywatel Izraela, ale polskiego obywatelstwa się nigdy tak naprawdę nie pozbył formalnie. Nagrodę Pokoju w 1994 roku dostał. George Czarpak, urodzony jako obywatel Polski na terenach Ukrainy, laureat jako obywatel Francji, dostał Nagrodę Nobla z fizyki w 1992 roku za tak naprawdę detekcję promieniowania. Są bardzo sławne detektory wieloprzewodowe, multi-wire Charpak Chambers, o, komory Charpaka wielo. Zabawną historię, jak się pracuje i mieszka w Sztokholmie, to wszyscy nobliści przyjeżdżają do Sztokholmu, nie trzeba za nimi jeździć. Mieliśmy spotkanie z Czarpakiem, to była era jeszcze przedkomputerowa, więc zanim wszedł na salę, wszystkie jego transparencje się rozsypały po całym pokoju, także nie mógł później dojść do tych transparencji w porządku, ale powiedział nic to, proszę Państwa, w porównaniu z tym, że on pracował w CERN-ie w Szwajcarii, w Genewie, obywatelem francuskim. Więc jak się dowiedziano, że Czarpak dostał Nagrodę Nobla, dostał natychmiast zaproszenie do prezydenta Mitterranda, do Paryża. No więc zjawił się na przyjęciu u prezydenta Mitterranda, taki cały właśnie podekscytowany. Przyjęcie się skończyło. Czarpak wychodzi z Pałacu Elizejskiego, a tu cholera, nie ma jego samochodu. No więc jaka embarazująca historia. Gość prezydenta Francji, prawda, i skradziono mu samochód spod Pałacu Elizejskiego. Więc natychmiast wszystkie służby zostały postawione na nogi. No i okazało się, że samochód Czarpaka był w Genewie przy lotnisku, a on zapomniał z wrażenia, że przyleciał samolotem, a samochód zostawił w Genewie. Ale po godzinie się wszystko wyjaśniło. Tak to wpływa czasami Nagroda Nobla na stan emocjonalny ludzi. Także on żartował, że te rozsypane transparencje nic to właśnie za embarasowaniem, który miał wobec prezydenta Mitterranda. Lech Wałęsa, wiadomo, Nagroda Nobla, 83 rok. Roald Hoffmann, deklarujący się jako polski Amerykanin, chemia, 81 rok.
Czesław Miłosz, literatura, też miał obywatelstwo polskie i amerykańskie. Nikt jakoś nie ma wątpliwości nazywania go polskim laureatem Nagrody Nobla. Isaac Bashevis Singer, Amerykanin polsko-żydowskiego pochodzenia, przyznawał się do polskiego pochodzenia w gruncie tego polskiego, 78 rok. Więc jakby zależy, jak to wszystko liczymy. Menachem Begin, polsko-izraelski obywatel, Nagroda Pokojowa, 78 rok. Begin był premierem Izraela, nigdy się nie pozbył obywatelstwa polskiego. Pochodził z Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam. Andrew Shally, Amerykanin polskiego pochodzenia, medycyna w 77 roku. Tadeusz Reichstein, Szwajcar polsko-żydowskiego pochodzenia. Dostał Nagrodę Nobla z medycyny w 50 roku. Też się nigdy nie pozbył polskiego tego, ale się uważał za Szwajcara pochodzenia polsko. Isaac Rabi, bardzo sławny fizyk. Oj, tu chyba nawet błąd zrobiłem się przez dwa i pisze. Amerykanin polsko-żydowskiego pochodzenia, nagrody z fizyki w 1944 roku. Bardzo się przyczynił do wykrywania, do rozwoju, że tak powiem, wojskowych instrumentów, do wykrywania podwodnych min, do wykrywania, znaczy pracował nad urządzeniami radarowymi do wykrywania również lotnictwa wrogiego, ale był świetnym fizykiem również. Władysław Reymont, literatura, 24 rok, Maria Skłodowska, 911, zgodnie jak mówię z komputerową statystyką, to będzie francuska. To, o czym mało kto wie, Albert Michelson, ten, który, że tak powiem, zrobił sławny interferometr, który dowiódł, że nie ma eteru wokół Ziemi czy wokół w przestrzeni kosmicznej. Dostał nagrodę w 1907 roku. Był pochodzenia polsko-żydowskiego. Też się chyba nigdy nie pozbył obywatelstwa polskiego, ale nikt się wtedy tym nie przejmował. No, Henryk Sienkiewicz, literatura w 1905 roku. I znowu już Maria Kielis-Skłodowska z fizyka, 93 rok. Ale jak mówię, wówczas była obywatelką francuską, a Polska wtedy w ogóle nie istniała. Ja zresztą mogę tutaj dodać tak pół żartem, pół serio. W związku z nagrodą Marii Skłodowskiej w 1911 roku. Ona dostała tę nagrodę za odkrycie i wyodrębnienie izotop, znaczy pierwiastków polonu i radu. I pierwszy ten nieznany pierwiastek, który wyselekcjonowała, nazwała oczywiście z miłości do Polski polonem. I był to ogromny błąd, bo polonem trzeba było nazwać rad, który miał, polon nie miał wielkiego zastosowania w fizyce, ale rad był to najpopularniejszy materiał w instytutach fizyki współczesnej, czy też współczesnej w wielu krajach. Tak naprawdę pierwsze instytuty takiej fizyki współczesnej nazywały się przez wiele lat instytutami radowymi, ponieważ głównym źródłem radioaktywności był tam rad. Więc proszę sobie wyobrazić, że pod koniec, czy w tej drugiej połowie lat od 1911 roku Maria Skłodowska chętnie dzieliła się radem z wieloma instytutami na świecie i dlatego się nazywały radowe instytuty, ale gdyby to się nazywało Polon, to proszę sobie pomyśleć, byłyby instytuty polonijne, a Polska jeszcze wtedy nie istniała. Także troszkę z emocji należało poczekać. Pierwszy nazwać radem, a drugi polonem i wtedy mielibyśmy zabawną polityczną historię, że byłoby mnóstwo instytutów polonijnych, chociaż Polski jeszcze wtedy nie było. Jeden ze sławniejszych a propos instytutów radowych był w Sankt Petersburgu. To byłaby ładna ładny polityczny żart. No, a tu mamy, jak wyglądały dyplomy noblowskie dla w roku 1903, 1911. W pierwszym przypadku, jak pamiętacie Państwo, dostała Maria razem z małżonkiem Pierrem Curie i jak widzicie nawet, że na pierwszym nie ma nazwiska panieńskiego, którego Maria używała. Natomiast na drugim, kiedy już była wdową, to już dopilnowała tego, żeby na jej dyplomie było pełne nazwisko Maria Skłodowska-Curie i to w tym polskim systemie, ponieważ we francuskim systemie najpierw pisze się nazwisko po mężu, a potem panieńskie, a w polskim systemie pisze się najpierw ewentualnie to nazwisko panieńskie, a później nazwisko drugie, jak gdyby. Tak
wyglądały dyplomy noblowskie w roku 903 i w 911. Jak mówię, warto zauważyć, że na pierwszym Maria jest tylko jako Maria Curie, a na drugim już jako Maria Skłodowska. Ci, co się interesują historią, mogą poczytać w książkach, że tuż przed dostaniem drugiej Nagrody Nobla był spory skandal we Francji związany z Marią Skłodowską, ale nie będę zdradzał szczegółów. Proszę poczytać biografię, bardzo zabawne historie, których jeszcze zabawniejszy finał jest taki, że wnukowie Marii Skłodowskiej i wnukowie tej osoby, która była w tamtym czasie, że tak powiem, skojarzona wbrew obyczajom jako partner Marii Skłodowskiej-Curie, Paul Langevin, przepraszam, wnukowie, że tak powiem, pobrali się, nie wiedząc nawet o swoim, znaczy to nie było ich wspólne dzieci, pobrali się 50 lat później, nie wiedząc, że ich dziadków, czy tak babcie i dziadka, łączyły bardzo silne związki emocjonalne. Miałem akurat nieprzyjemność rozmawiać właśnie z wnuczką Marii Skłodowskiej-Curie i przysięgała się, że do początku lat 90. nie mieli zielonego pojęcia o tym takim małym skandalu obyczajowym. To Maria Skłodowska-Curie była to, co nazywam dzisiaj celebrytką naukową, tutaj otoczona właśnie po wręczeniu drugiej Nagrody Nobla, a tu macie Państwo okazję oglądnąć to, co rzadko Marię w ruchu, o właśnie, prawda? To są takie jedyne migawki, które są w laboratorium na Sorbonie w Paryżu. To jest taka ciekawostka mała. A to z lewej strony mamy znaczek z okazji 71 rok, czyli 60 lat po przyznaniu drugiej Nagrody Nobla. Jak widać, ten znaczek był robiony niewątpliwie na podstawie tych fotografii, które mamy po prawej stronie. Jak widać, Maria Skłodowska była piękną kobietą, nie tylko dobrym naukowcem. A kogo z polskich naukowców naszym zdaniem pominął Komitet Noblowski? Ja tu się troszeczkę różnię może od opinii profesora Dąbrowskiego, ale w większości się zgadzamy. Historycznie, mało kto o tym wie, profesor Marian Mięcowicz był tak naprawdę odkrywcą ciekłych kryształów w 1937 roku. Opublikował. Niestety po wojnie, raz, że była wojna, później po wojnie Polska była dosyć silnie oddzielona zieloną kurtyną, także nominujących było bardzo mało. I ta dziedzina fizyki została uhonorowana dopiero w 1991 roku dla Pierre-Gilles Dejean z Francji, który dostał w gruncie rzeczy, on teoretykiem był, ale właśnie opisał całą taką fizykę układów związanych z ciekłymi kryształami. A Marian Mięsowicz, zresztą mój profesor z Akademii Górniczo-Hutniczej, tak naprawdę uważany jest za odkrywcę ciekłych kryształów i powinien być taką Nagrodę Nobla dostać. Ale jak mówię, za mało. Była wojna, później żelazna kurtyna, jakoś tak. Drugimi kandydatami, które moim zdaniem też mogli dostać Nobla, gdyby nie pochodzili zza żelaznej kurtyny, profesorowie Jerzy Pniewski i Marian Danysz odkryli pierwsze hiperjądra, a później tak zwany model fireballs albo kuli ogniowych w 1958 roku. To były takie przełomowe w gruncie rzeczy odkrycia w fizyce jądrowej. Znów winnie za to nie Komitet Noblowski, tylko żelazną kurtynę. To historycznie. Natomiast błąd wyboru, niewątpliwie będziemy jutro na ten temat rozmawiać, profesor Andrzej Trautmann, człowiek, który zapostulował istnienie fal grawitacyjnych i opisał nawet, jak je możemy zobaczyć. Fale dopiero zostały odkryte kilka lat temu, tak przez ogromne eksperymenty, i wkład Trautmanna uważam za pominięty. I o tym porozmawiamy sobie jutro. Błąd wyboru Aleksander Wolszczan, człowiek, który przewidział istnienie egzoplanet, czyli to profesor Dąbrowski o tym będzie już mówił troszkę na swoim wykładzie, wspomni pewnie jeszcze, na tym nie będę się nad tym zatrzymywał. A wciąż możliwe, to właśnie uważam, Wojciech Żurek, teoretyk przejścia od świata klasycznego do kwantowego i z powrotem, a
autor mechanizmu zwanego Kibl Żurek, teoretyk komputerów kwantowych. Myślę, że gdyby komputery kwantowe się jeszcze bardzo przebiły za życia, to i Wojtek Żurek, i Arthur Eckert, kryptograf kwantowy, nazywany takim właśnie geniuszem kryptografii kwantowej, mieliby szansę na tym, ale musi zajść jakiś taki bardzo duży przełom w konstrukcji i zastosowaniu komputerów kwantowych, wtedy niewątpliwie. Na przykład muszę Państwu powiedzieć, że Komitet Noblowski miał bardzo dużo problemu, jak tu docenić na przykład rozwój technologii IT, prawda? No tam to spróbowali później za dyski CD, za tą laserową tę. Także niektóre odkrycia, które bardzo zmieniały świat, były, że tak pominięte, a potem tak naprawdę troszkę siłą dorabiane, że tam w związku z rozwojem tej technologii informatycznej, to tutaj przydzielamy nagrodę właśnie takiemu twórcy, na przykład zapisu na nośnikach USB. To kilkanaście lat temu. Ale myślę, że gdyby coś się w komputerach kwantowych drgnęło tak naprawdę, to będzie. A tutaj jest właśnie malutki taka ilustracja tego, czym się zajmuje profesor Żurek. Jak widzicie Państwo, jest punkt graniczny pomiędzy światem kwantowym i klasycznym. I tu to przejście jest właśnie bardzo trudne do opisania teoretycznie, ale myślę, że nie takie trudne dla zrozumienia, jak to wyjaśnia w swoich pracach profesor. Jakie są wnioski? Ja myślę, że się doczekamy. Prędzej czy później, ale doczekamy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Znakomity moim zdaniem wykład, który rzeczywiście świetnie też uzupełnia pewne moje myśli i w pewnych, widzę, obszarach doskonale się zbiegliśmy razem. Także serdecznie dziękuję za to przedstawienie. Ja myślę, że będzie czas na rozwinięcie szczegółowe tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, bo nasuwa mi się bardzo dużo pytań, które chciałbym właśnie poruszyć, ale już bardziej tak warsztatowo. Warsztatowo. Także zapraszam na nasze spotkanie w piątek o godzinie 14 w tym tygodniu, 23. Dołączy do nas laureat medalu Diraca z chemii teoretycznej, profesor Jerzy Ciosłowski, który no, to jest jeden poziom, o którym wspominałem wcześniej, przed Noblem. I też zapraszam Państwa na jutro, na środę 21 lutego na godzinę 12:30, gdzie profesor Paweł Nurowski z Polskiej Akademii Nauk i z Uniwersytetu Warszawskiego opowie nam, dlaczego, jak wspomniał tutaj pan profesor Gudowski, dlaczego Nagrodę Nobla powinien dostać pan profesor Andrzej Trautmann z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję państwu oglądającym nas na Zoomie oraz na YouTubie. Wiem, że część osób ogląda nas na YouTubie. Przypominam, że gościliśmy państwo jako Fundacja Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha i zapraszam do oglądania naszego kanału i zapraszam też na kolejne nasze spotkania w tym tygodniu, jutro i piątek. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.